Dzień dobry. Ekipa Czarnych Żołędzi, czyli ja, przyjechaliśmy do miasta Olsztyn, aby pokazać wam turystyczne atrakcje miasta Olsztyn i no. I pierwsza atrakcja to jest dworzec chopongowo-autobusowy. I co można na nim zrobić? Można przyjechać, a później można odjechać, jak chcesz. I rzecz wygląda tak, że jeszcze go nie zbudowali, więc pociągi tutaj tak nie bardzo, ale autobusem można. I z moich doniesień wynika, że planowany koniec budowy to drugi kwartał 2082 roku, więc trzeba chwilę poczekać, ale jestem przekonany, że będzie pięknie. I zaraz po wysiądnięciu z środka transportu można zobaczyć najwyższy budynek całego miasta Olsztyn, o tu. Proszę pana, co według pana można robić w Olsztynie? Jak dla turysty? Dla turysty? Plaża miejska przede wszystkim, Starówka, co jeszcze więcej? No to tak najbardziej piątek, sobota, nie? Mhm. Ja myślę, że to są największe atrakcje. Face Club, ale to już dla takich młodych. No i tak więcej nic nie ma, chyba że poza terenem Olsztyna to jest dużo więcej tutaj atrakcji. Także, także jeśli się wybiera gdzieś na jakieś, no nie wiem, agroturystykę czy coś, no to gdzieś poza Olsztynem. Dobrze, dziękujemy bardzo. Kolejną z atrakcji miasta Olsztyn jest rzeka Łaba. I tutaj płynie. I co można w niej robić? W lecie można się w niej kąpać, ale trzeba uważać, ponieważ trzech mieszkańców miasta Olsztyn straciło życie, ponieważ grasują tu agresywne ryby. Na przykład pirania albo ryba młot pływa w tej rzece. Więc tutaj nie będę podchodził za blisko, bo to straszne trochę. I inną rzecz, to można robić tutaj, to wędkować. Tylko ponownie tutaj ryby są takie niemiłe i mogą ugryźć nam wędkę. Więc tutaj też bym to odradzał, więc w sumie nie warto się wybierać nad tą rzekę, no. Proszę pana, co można robić w Olsztynie jako turysta, jako przyjezdny? No iść do kościoła. Tak? I się mówi, pan z wami. Obok siedzą pięć winnych zakonników. Mhm. Nie lody. I się modli. Dobrze. To jest pierwsza rzecz. A druga? No trzeba iść do knajpy. Dobrze. Coś jeszcze? To ty zadajesz pytanie. Nie, czy coś jeszcze można robić? No nie sądzę. Dobrze, dziękujemy. Dobrze bardzo. Znajdujemy się przed największą galerią handlową w Olsztynie o nazwie Zatorzanka. I jeżeli chcecie zrobić zakupy na swojej wycieczce do Olsztyna, to tutaj można przyjść, bo tutaj są różne sklepy, na przykład sklep spożywczy, sklep mięsny i sklep z rzeczami też innymi. No. Więc tutaj zapraszamy do tej galerii, ponieważ jest fajna i można kupić w niej rzeczy, no. Znajdujemy się teraz pod barem Kupi Autobus. Olsztyniak, w którym wszyscy mieszkańcy Olsztyna jedzą. Tutaj rząd Olsztyna wydaje posiłki i wszyscy jedzą tutaj jedzenie. Więc jeżeli coś chcecie zjeść, to tylko tu, bo nigdzie indziej nie można, niestety, no. Jedną z wielu atrakcji w szerokim księgozbiorze Olsztyna jest dom
założyciela i króla tego miasta, Marcina Olsztyna. I on tutaj mieszka i rezyduje. I ten dom jest zbudowany z takich kamieni, niestety nie mogę podejść za blisko, bo mnie pobije ochrona. I z tego, co tutaj doniosła moja ekipa reporterska... Dzień dobry. To tutaj rządzi bardzo żelazną ręką i na przykład w Olsztynie jest zakaz jeżdżenia na rowerze po godzinie 22:22 w soboty. To jest bardzo tyraniczny zakaz, uważam, ale nie mogę już tak dużo o tym mówić, bo tutaj żelazne rządy Marcina Olsztyna mnie tutaj zaraz... No, nie chcę mówić co, ale możecie domyślić się. No. To jest, co za mną siedzi, ten pan, to właśnie Marcin Olsztyn. On postawił swój pomnik tutaj, żeby każdy mógł tutaj przywitać się z nim. Dobry. A on sobie patrzy się w drugą stronę. Dobry. Ale nie można tutaj jego gościnności przeceniać, bo może się zdenerwować. Do widzenia. Niewiele turystów o tym wie, ale w tym miejscu tu, gdzie jest taka duża dziura w ziemi, znajduje się portal do innych miast i można nim teleportować się do innych miast. Domyślnie jest do Bydgoszcza, ale byłem u obsługi tutaj, o tam, i poprosiłem, żeby przedstawili adres na Lanciego 2 na Tolinie, więc jak to się mówią, au revoir. Więc tak wyglądała wycieczka po Olsztynie. Zapraszam wszystkich turystów, bo miasto jest fajne i no. A teraz przenoszę się.